W tej lekcji będziemy zajmowali się wprowadzaniem detali pod postacią odpowiednich rowków, tak więc wcześniej musimy wykonać odpowiednie zaznaczenie. Ja proponuję to zrobić korzystając z side view bądź front view. Dobrze, tak więc wybiorę face'y i będę zaznaczał co drugi rząd wraz z shiftem poligonów. Powiedzmy do tego miejsca lub też może jednak w taki sposób. Ok, tak jest lepiej. No i właściwie na tym etapie chcę wykonać dosyć fundamentalną operację, która jest podstawą modelowania, mianowicie wytłaczanie komponentów, a to właściwie związane z kopiowaniem tych komponentów i jednocześnie z przemieszczaniem. Dobrze? I do tego celu wykorzystujemy odpowiednią operację, mianowicie extrude, którą znajdziemy w Edit Mesh. Warto jednak podkreślić, że sama operacja może być wywołana z poziomu Marking Menu, tak więc korzystamy ze skrótu Shift, przycisk myszy, extrude. OK. I fundamentalna opcja powiązana z tym narzędziem znajduje się powyżej, mianowicie Keep Faces Together. Ta opcja również działa z innymi operacjami, które możemy przeprowadzać na poligonach, jednak chcę ją omówić w kontekście extrude. I ta opcja jest aktywna i domyślnie pozwala ona programowi trzymać serię komponentów, które zaznaczymy, razem podczas wytłaczania. Czyli tak, jeśli skorzystam z polecenia extrude, następnie przejdę do skalowania, czyli klikam na odpowiednim elemencie mojego manipulatora, i zacznę skalować w trybie globalnym. W tym celu po prostu klikam na kółku, który znajduje się w prawym górnym narożniku. Dobrze. To zauważymy, że wszystkie face'y są ze sobą złączone. Dobrze, i skorzystam z Ctrl-Z i Ctrl-Z jeszcze raz. Wyłączę opcję Extrude jeszcze raz. Jeśli teraz zacznę skalować, to zauważymy, że face'y tworzą, czy też łączenia pomiędzy face'ami tworzą nowe komponenty. Ja może się przybliżę. I skorzystam z trybu lokalnego. OK, Ctrl-Z. W ten sposób działa mniej więcej opcja Keep Faces Together. Ja ją chcę mieć aktywną. Skorzystam z wytłoczenia. I tak, uzyskujemy dostęp do uniwersalnego manipulatora, który pozwala nam obracać naszymi komponentami, przemieszczać, jak i skalować komponenty w odniesieniu do wybranych osi. Po prostu klikamy na danym elemencie manipulatora i wykonujemy operację. Oprócz tego manipulator pozwala nam pracować w dwóch trybach, mianowicie globalnym i lokalnym. I wykonując tę operację pracujemy w trybie lokalnym. Ja proponuję może przejść do trybu globalnego i aby to zrobić klikamy na ikonie, która znajduje się w tym miejscu. Dobrze? Jeśli skorzystamy teraz ze skalowania na osi Y, to zauważymy, że wszystkie komponenty powoli się do siebie zbliżają. Gdyż w tym przypadku skalowanie odnosi się do całej naszej sceny, a to oznacza, iż po prostu punktem odniesienia jest środek manipulatora, który znajduje się na samym środku naszego zaznaczenia. No dobrze. W trybie lokalnym skalowanie będzie następowało w odniesieniu do poszczególnych zaznaczeń i tym samym możemy uzyskać mniej więcej taki rezultat, na którym mi właśnie zależy. I tak, jeśli teraz zwrócimy uwagę na Channel Box, to zauważymy węzeł odpowiedzialny za tą operację, czyli Poly Extrude Face 1. I zauważymy, że udało nam się zeskalować nasze komponenty w odniesieniu do parametru Local Scale Y. Dobrze. Oprócz tego znajdziemy również obok manipulatora trzy parametry, mianowicie Thickness, Offset i Divergence. I może zajmijmy się nimi po kolejnej operacji wytłoczenia, tak więc mając aktywne to zaznaczenie, korzystamy jeszcze raz z Extrude. Po wykonaniu tego wytłoczenia ja proponuję pozostać w trybie lokalnym i zeskalować wszystkie komponenty w odniesieniu do wszystkich trzech osi, tak więc klikamy na elemencie związanym ze skalowaniem i klikamy na ikonce w samym środku naszego manipulatora. OK, i tym samym uzyskujemy mniej więcej taki rezultat. Dobrze? Ja może skorzystam z Ctrl-Z i zobaczmy, jak będzie wyglądała sytuacja, jeśli skorzystamy z trybu globalnego. Zauważymy, że w tej sytuacji tylko w narożnikach przesuwają się komponenty. A w trybie globalnym sytuacja będzie inna. Mianowicie uzyskamy coś takiego i na tym mi nie zależy. Tak więc w trybie lokalnym skalujemy. W odniesieniu do wszystkich osi i uzyskujemy takie żłobienie z płaskimi poligonami
mniej więcej na środku. Zobaczmy jeszcze, w jaki sposób działają trzy dodatkowe parametry, mianowicie Divisions. A więc możemy kliknąć i przesunąć i tym samym dodajemy nowe komponenty. Ja właściwie chcę skorzystać z tej opcji, jednak wcześniej jeszcze przejdźmy do offset. Dobrze, i może teraz nie za bardzo możemy zaobserwować, co możemy uzyskać dzięki tej operacji. Tak więc ja ponownie skorzystam z Ctrl-Z i tym razem skorzystam z trybu globalnego. Trochę wyprowadzę komponenty na zewnątrz i skorzystam z offset. OK. Dzięki temu mogę zbliżać do siebie krawędzie mojego zaznaczenia. I zobaczmy jeszcze, jak działa thickness. OK. I Ctrl-Z, tryb lokalny i skalowanie. W tym przypadku prezentacja poszczególnych parametrów może nie jest zbyt klarowna, gdyż pracujemy na dosyć dużej liczbie komponentów. Tak więc ja proponuję wykorzystać to narzędzie w kontekście prostego obiektu typu sześcian z niewielką liczbą komponentów i poeksperymentować trochę z ustawieniami. No dobrze, tak jak powiedziałem, chciałbym również skorzystać z Divisions i wprowadzę wartość 2. OK, skorzystam ze skrótu Q. Zaznaczę mój obiekt, Object Mode. I skorzystam ze skrótu 3 na klawiaturze. I wyłączę Wireframe on Shade. Super. Właściwie na tym etapie możemy jeszcze zaznaczyć obiekt i przejść do jego historii, a dokładnie do PolyExtrude Phase 2. Widzimy, że zmodyfikowaliśmy skalowanie lokalne na osi X, Y oraz Z. Tak więc mamy tutaj dostęp do tych samych wartości, możemy je zaznaczyć i zmodyfikować. Możemy również przykładowo zwiększyć wartość Divisions. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. OK, tym samym uzyskujemy większe zaostrzenie tego żłobienia. I całkiem dobrze to wygląda. Tak więc ja może skorzystam z wartości, powiedzmy, 4. Chociaż nie. Pozostawię wartość 3. Domyślnie miałem wartość 2, tak więc ja skorzystam z wartości 3. OK, skrót 1. Na razie tak prezentuje się obiekt. I skrót 3. I właściwie proponuję jeszcze skorzystać z jakiegoś obiektu typu poligon, wprowadzić go na scenę i poeksperymentować z operacją extrude. Tak więc przesuwanie lokalne, a teraz globalne, thickness, offset, divisions. Tak więc warto poeksperymentować. Na samym końcu jeszcze zaznaczę mój właściwy obiekt i usunę jego historię, a my spotkamy się w kolejnej lekcji.